Z zajęć tanecznych, plastycznych czy teatralnych mogli bezpłatnie skorzystać Ełczanie. Działo się to za sprawą Dni Otwartych Szkoły Artystycznej w Ełku. Mieszkańcy przez 2 dni mogli zapoznać się z ofertą placówki na rok 2016, a są w niej zajęcia dla dzieci i młodzieży, ale także dla dorosłych. Ciekawe propozycje przygotowaliśmy także dla seniorów, mówi Aneta Zamojska, kierownik szkoły artystycznej. Szkoła artystyczna przygotowała bogatą ofertę na Dni Otwarte. Jest to cykl bezpłatnych zajęć, w czasie których osoby, które do tej pory nie skorzystały z zajęć albo wahały się, czy wybrać jeszcze inny rodzaj warsztatów, mogą zdecydować się, z czego jeszcze skorzystać. Jest to oferta zarówno dla dzieci, dla dorosłych, jak i dla młodzieży. Są także zajęcia dla seniorów. Wśród nowości można by wymienić chociażby Zumbę Kids, czyli Zumbę dla najmłodszych, oraz Zumbę Gold dla osób troszeczkę mniej sprawnych fizycznie, dla seniorów, dla kobiet w ciąży. Jest także nowy nabór do grupy Salsy w parach. Propozycje placówki przypadły do gustu dzieciakom, które uczestniczyły w Dniach Otwartych. Przyszłam na teatralne logopedyczne. I co na tych zajęciach będziesz robiła? No w ogóle to ja nie wiem. Jeszcze pierwszy raz idę. Na balet i na glinę. Ja lubię lepić z gliny i tańczyć. Bo jest fajny, lubię tańczyć. Po prostu jest fajny.